W tym roku mija 80 lat od historycznego zwycięstwa II Korpusu Polskiego w bitwie o Monte Cassino. Dwa lata temu w tym samym miejscu pisałem o męstwie i okolicznościach pamiętnej bitwy pod Monte Cassino, najważniejszego punktu oporu linii Gustawa, która blokowała drogę na Rzym. Dziś spójrzmy na tę bitwę z innej strony. Przypomnijmy, 24 marca dowódca 8 Armii, generał Olivier Lees, zaproponował generałowi Andersowi dowodzącemu II Korpusem Polskim zdobywanie Monte Cassino. Władysław Anders bez konsultacji z polskimi władzami wojskowymi propozycję przyjął. Wiedział, że w razie niepowodzenia cała odpowiedzialność spadnie na niego, a gdy zwycięży, będzie to zwycięstwo całego narodu. Wiedział też, że będzie to najlepsza odpowiedź na propagandę sowiecką, która twierdziła, że Polacy nie chcą bić się z Niemcami. W rozkazie skierowanym do swych oddziałów napisał: zadanie, które nam przypadło, rozsławi na cały świat imię żołnierza polskiego. Nie było łatwo. Drugi Korpus jeszcze nie miał doświadczenia bojowego w większej operacji, a tu trzeba było sforsować niemal najtrudniejszy odcinek na froncie. Miejscami Polacy musieli korzystać z drabinek sznurowych. Wspinali się uzbrojeni w karabiny, granaty ręczne i bagnety podczas huraganowego ognia artylerii wspierającej atakujących i zaciekłej obrony niemieckich spadochroniarzy, także wspieranych ogniem artyleryjskim. Towarzyszyły im zwłoki poległych z obu stron, leżące na linii walk od kilku godzin, dni, a czasem wielu tygodni. 7 dni później, w samo południe, na gruzach klasztoru Monte Cassino, plutonowy Emil Czech odegrał hejnał mariacki, ogłaszając zwycięstwo polskich żołnierzy. Bezsprzecznie był to także triumf ich sojuszników. Nie można zapomnieć, że w bitwie o Monte Cassino po stronie aliantów walczyli żołnierze 10 narodowości z 5 kontynentów. Była to niewątpliwie najkrwawsza i najcięższa bitwa frontu zachodniego sił alianckich. Łącznie Amerykanie, Brytyjczycy, Hindusi i Nowozelandczycy stracili wówczas około 48 tysięcy ludzi. Polskie straty to blisko 1000 poległych żołnierzy, około 350 zaginionych i prawie 3000 rannych. Dla polskich żołnierzy ta bitwa miała wymiar wizerunkowy. Miała być odpłatą za niewolę w sowieckich łagrach i wyróżnieniem za kampanię w Afryce. Wielu uczestników bitwy pochodziło z Kresów Wschodnich. Można zastanowić się, ilu z nich wiedziało, że po konferencjach wielkich mocarstw w Teheranie i Jałcie nie będą mieli dokąd wracać. Czy wiedzieli, że ich rodzinne strony zostały już arbitralnie przydzielone z DSRR, a Polska w zmienionych granicach na niemal 80 lat trafiła za żelazną kurtynę, pod sowiecką strefę wpływów? Nic więc dziwnego, że poczuli się zdradzeni i opuszczeni. Większość z nich po zakończeniu wojny została na Zachodzie. Bali się wrócić do nowej sowieckiej Polski. Słyszeli o prześladowaniach, więzieniach, torturach i represjach. Europa Zachodnia też nie przyjęła ich z otwartymi ramionami. Dla zbyt wielu byli wyrzutem sumienia. Jedną z ofiar walk o Monte Cassino był major Jan Żychoń, oficer wywiadu wojskowego oddziału 2 Sztabu Głównego Wojska Polskiego, ten od słynnej akcji Wózek. We wrześniu 1939 roku uniknął zatrzymania przez Niemców, przez lata działał w wywiadzie na emigracji. Był bezpodstawnie oskarżony o współpracę z hitlerowską Abwerą. Wprawdzie proces przed sądem wojskowym wygrał, jednak w poczuciu rozgoryczenia poprosił o przydział na front. Tak trafił w szeregi 2 Korpusu, gdzie został zastępcą dowódcy 13 Wileńskiego Batalionu Strzelców Rysiów. Poległ 17 maja 1944 roku ze słowami „za Polskę i dla Polski” na ustach. Spoczywa na polskim cmentarzu wojennym na Monte Cassino. Winston Churchill w swoich pamiętnikach zaledwie wspomniał, że w walkach odznaczyła się polska jednostka. Kluczowe decyzje zapadły w Teheranie kilka miesięcy wcześniej. W nocy z 17 na 18 maja Felix Konarski, żołnierz 2 Korpusu, napisał 2 pierwsze strofy czerwonych maków na Monte Cassino. Rankiem na ruinach klasztoru pojawiła się biała flaga. O 9.50 Polacy zawiesili nad gruzami uszyty na poczekaniu proporzec 12 Pułku Ułanów Podolskich. Pojawiła się też biało-czerwona flaga. Kilka godzin później, na wyraźne polecenie generała Andersa, obok polskiej umieszczono brytyjską. W południe, jeszcze pod ostrzałem na szczyt, dotarł plutonowy Emil Czech, weteran spod Tobruku, by odegrać na przyniesionym kornecie hejnał mariacki. Przez lata dywagowano o bezprecedensowym zwycięstwie Polaków,
Propaganda PRL mówiła o bezsensowności poniesionych strat. Melchiorowi Wańkowiczowi do 1989 roku cenzurowano jego książkę Reportaż z bitwy. A mimo to ta zwycięska batalia jest nieodłączną częścią polskiej pamięci historycznej.